Serwus towarzysze, mam dla was ciekawą informację, a mianowicie człowiek dźwig, znany także jako Mateusz Cichocki, przestał się już kryć i ogłosił, że planuje popierać PiS w razie wygranej tego ugrupowania w wyborach. Napisał konkretnie tak. W zasadzie geopolityka i polityka historyczna to jedyne mankamenty PiSu. Mam nadzieję, że gdy na jesieni tak zwana lewica przegra po raz setny wybory, to partia Jarosława Kaczyńskiego zdobędzie większość konstytucyjną, przez co będzie mogła realizować politykę prorodzinną jako monopartia władzy. Wtedy to zrezygnuję z komunizmu i zacznę aktywnie wspierać reżim, pod warunkiem, że reżim nadal będzie zajmował się transferami socjalnymi, ogólnie rozumianą polityką prorodzinną, reanimacją polskiego przemysłu, dbaniem o transport publiczny, realizacją programu Mieszkanie Plus. Na pewno to lepsze niż łudzenie się, że lewica w Polsce kiedykolwiek zmądrzeje. No i przede wszystkim, PiS nie wspiera LGBT, nie jest za aborcją, a to bardzo ważne w dobie zachodniej degrengolady moralnej. Najważniejsze, aby do władzy nie wrócili liberałowie z Platformy. Mówię to ja. Jarząbek Wacław, trener drugiej klasy. Mateusz Cichocki, operator żurawia i ojciec dziecka. Myślę, że jest to wiadomość dobra o tyle, że człowiek dźwig przestanie kompromitować polski ruch komunistyczny i dołączy do swoich właściwych ideowych pobratymców, czyli do kaczystów. Pozdrowienia, towarzysze.